Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprosić Was na demonstrację kolejnej aplikacji umożliwiającej dokonywanie zakupu biletów kolejowych. Tym razem będzie to aplikacja Bilkom Bilety. Demonstrowaliśmy już Wam aplikację SkyCash w moim wykonaniu i Koleo demonstrował Adrian, lecz te aplikacje mają poważne wady, o których warto powiedzieć. To znaczy SkyCash ostatnio ma problemy z komunikacją bank aplikacja i trudno tam się kupuje bilety na przewozy regionalne. Z kolei Koleo ma problem z biletami na połączenia spółki Intercity. Dlatego dziś pokażę Wam aplikację Bilkom Bilety, która tych problemów nie ma. Ma za to inne, o których wspomnę, ale dwa słowa najpierw o samej aplikacji Bilkom. Jest to nowa odsłona tejże aplikacji. Nowa w cudzysłowie, bo ona już ze 2 lata jest na rynku. Wcześniejsza aplikacja Bilkom bardzo mi się podobała. Ma ona w sobie kilka bardzo fajnych funkcji, ale tam był problem wcześniej z dokonywaniem płatności. Te problemy nie zniknęły do końca, ale w tym momencie mamy możliwość dokonywania płatności z poziomu aplikacji i to jest bardzo fajne. Wcześniej byliśmy przekierowywani na stronę na przykład naszego banku i to też tak dziwnie troszkę działało. Mamy tutaj więcej plusów, między innymi też to, że możemy bilety kupowane w aplikacji Bilkom Bilety okazywać na przykład za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Okej, ale tyle teorii, może po prostu odpalmy sobie aplikację Bilkom Bilety. Szukaj połączeń, nagłówek. Jeśli chodzi o sam interfejs, jest on całkiem fajnie dostępny. Oczywiście trafiają się jakieś drobne błędy dostępnościowe. Jest jeden duży bug i to taki naprawdę istotny właśnie przy płatnościach, ale do tego dojdziemy, to Wam wszystko powiem na bieżąco. Zacznijmy może od dołu ekranu, gdzie wygodniej. Mamy tutaj kilka zakładek, 4 jak słyszycie. Pierwsza to jest wyszukiwanie, ekran wyszukiwania, gdzie szukamy właśnie naszych połączeń. Portfel biletów, karta. Portfel biletów, czyli tam, gdzie otwieramy bilety do kontroli, tam, gdzie znajdują się wszystkie kupione przez nas bilety. Stacja, karta, 3-4. Stacje, możemy tutaj sobie poczytać opcje, o stacji, karta, dodatkowe opcje aplikacji, karta, 4-4. Czyli tam ustawienia i tak dalej. Bardzo ważna rzecz, to znaczy, aby korzystać z aplikacji Bilkom Bilety, powinniście się w niej zarejestrować. Najwygodniej, mówię tutaj do użytkowników systemu iOS, skorzystać sobie z logowania za pomocą konta Apple. Bardzo fajnie to działa, ja z tego korzystam, zachęcam Was do tego samego. Ale my jesteśmy na pierwszym ekranie, szukamy połączeń, no bo chcemy się wybrać w jakąś podróż. Na samej górze od razu mamy stację początkową i podpowiedzi wybierz stację. Stacja końcowa, wybierz stację. Stacja końcowa, wybierz stację. Odwróć kolejność stacji. Przycisk. Odjazd, odwróć kolejność stacji. Odwrócić przycisk. Możemy kolejność stacji. Odjazd 5 marca 2022 roku. Mamy datę do wyboru. Opcję wyszukiwania. Mamy przycisk. Też przycisk szukaj, jak tylko wprowadzimy tutaj jakieś dane. Dobra, to może wprowadźmy, żeby Wam pokazać kolejne rzeczy, bo ta aplikacja bardzo fajnie na bieżąco wspiera użytkownika przy wypełnianiu czy pokonywaniu kolejnych kroków formularza. Stacja początkowa. Klikam sobie w to pole, mam oczywiście pole edycyjne, mogę sobie tutaj coś wpisać, dowolne miasto, ale popatrzcie, idę dalej. Mamy ostatnio wybrane stacje. Warszawa Centralna, zaznaczone. Usuń zapisaną stację. Przycisk. Mam nie tylko możliwość wyboru ze stacji, które wybierałem ostatnio, ale także mogę je oznaczać jako zapisane i później mam dodatkową listę stacji zapisanych. Więc jak gdyby z tych najczęściej używanych mogę wybierać i z tych ostatnio wyszukiwanych. Bardzo fajna sprawa. No ja sobie wybiorę powiedzmy Katowice jako stację startową. Szukaj połączeń. Stacja początkowa, stacja końcowa, wybierz stację. Stację końcową. Dajmy sobie. Katowice. Zaznaczone. Usuń zapisaną stację. Warszawa Centralna. Zaznaczone. Usuń zapisaną. Kraków główny. Główny. Szukaj połączeń. Nagłówek. Dobra. Stacja początkowa. Stacja końcowa. Odwróć kolejność stacji. Przycisk. Mogę odwrócić kolejność. 5 marca 2022 roku. 10:31. Dajmy sobie jakiś późniejszy termin, bo mogłoby się okazać, że teraz nie ma
biletów. Godzina 10. Zaznaczone. Więc dzisiaj. Nie dziś, tylko powiedzmy na SR 9.CZW 10.CZW. Godzina 10. Zaznaczone. 40 minut. Godzina. Zaznaczone. 40 minut. Godzina 10. Godzina 15. Godzina 17. Godzina 19. 19.20. Godzina 20. Godzina 40 minut. Gotowe. 40 gotowe. Bardzo fajny system wybierania też godziny. Bardzo mi się podoba. Zapisz pracę. Głównie dlatego pewnie, że występował on w pierwotnej wersji Bilkomu. I teraz tak, mamy wskazaną trasę. Zapisane trasy, nagłówek. Szukaj połączenia, przycisk. I pojawia nam się przycisk szukaj połączenia. Fokus mi skoczył troszkę do przodu, więc żebyście się nie czuli zdezorientowani, pod opcję wyszukiwania, wybraną przeze mnie 10 marca 2022 datą i godziną. Opcję wyszukiwania. Szukaj połączenia. Mam przycisk. Tutaj przycisk szukaj połączenia. Zapisane trasy. I co się dzieje dalej? Dalej mam nagłówek zapisane trasy. Katowice, Kraków główny. I mam tutaj też te trasy, z których korzystam najczęściej, mogę je dodawać do zapisanych dokładnie tak samo, jak mam z poszczególnymi stacjami, dzięki czemu mogę bardzo szybko wybierać sobie te trasy, które najczęściej pokonuję. Zaznaczone. Usuń zapisaną trasę. Kraków. Mogę główny, oczywiście usuwać. Zaznaczone. Usuń zapisaną trasę. Ostatnio wyszukiwane trasy. I teraz patrzcie, dalej mam ostatnio wyszukiwane trasy. Katowice, Warszawa Centralna. Katowice, Warszawa. Zapisz trasę. Przycisk. I popatrzcie. Zapisz trasę. Pukam. Zapisz trasę. Sobie stukam stacja w ten przycisk. Katowice. I już mam zapisaną tą trasę w moich ulubionych. I następnym razem, jak będę szukał, nie będę musiał za każdym razem wybierać miasta początkowego, końcowego, tylko sobie stacja końcowa, Kraków, wybiorę stację. Dobra, ale to 10 marca 2020. Opcję wyszukiwania. W tym momencie wam pokazuję z detalami. Kupimy jeden bilet, potem kupimy drugi już bez takiego demonstrowania krok po kroku, żebyście zobaczyli, że to te zakupy trwają naprawdę chwilę, moment, a nie tyle, co ja wam opowiadam. Teraz stukam sobie w przycisk szukaj połączenia. Słyszymy podróż z Katowice do Kraków Główny. Opcje wyszukiwania 10.03.2022. Nagłówek. Mamy podaną datę. Odjazd godzina 19.45, przejazd godzina 20.59, długość przejazdu 1 godzina i 14 minut, bezpośrednio lista pociągów, Polregio R43318. Słyszymy, kiedy, skąd, dokąd, ile trwa połączenie, że jest bezpośrednie, bez przesiadek i typ pociągu mamy podane. Odjazd godzina 20.02, przejazd godzina 21.06, długość przejazdu 1 godzina i 4 minuty, bezpośrednio lista pociągów, PKP Intercity TLK 63102. Okej, okay, tu mamy kolejne połączenie. No to wybierzmy sobie tamtych połączeń, jest oczywiście więcej, więc wybierzmy sobie może pierwszy z brzegu. To Interregio. Długość przejazdu 1 godzina i 14 minut. Bezpośrednio lista pociągów. Polregio R43318. Polregio, dobra. Stukamy sobie 10 marca 2022 roku. To połączenie. Kup bilet od 16,50 zł. I słyszymy. Kup bilet od 16 zł z groszkiem. Etap podróży 1 z 1. Etap podróży 1 z 1, ponieważ tutaj nie mamy żadnych przesiadek, więc jest tylko jeden etap podróży. Odjazd z Katowice, prom 4.10 o godzinie 19.45. To jest bardzo fajna Bilkom zaleta. Już była w pierwszej aplikacji Bilkom, to znaczy kupując bilet dostajemy informację, skąd pociąg wyjeżdża, z którego peronu, i jak już kupimy bilet, otrzymujemy też informację, na który peron wjeżdża. Nie każda aplikacja posiada taką funkcjonalność. Katowice, peron 4.10 o godzinie 19.45. Peron czwarty, pierwszy od placu pociąg Andrzeja. Przycisk. Tu jak stukniemy sobie w tę nazwę pociągu, będziemy mogli poobserwować, na którą stację po kolei pociąg wjeżdża w drodze do Krakowa, w jakich godzinach, więc możemy sobie prześledzić to. Przyjazd do Kraków, peron 9, o godzinie 20. Słyszymy, na który peron pociąg wjeżdża w Krakowie i o której. Możemy się z kimś umówić wygodnie. Udostępnij przycisk. Możemy też komuś wygodnie przesłać informację, gdzie się wybieramy, czym się wybieramy, o której będziemy na miejscu, za pomocą przycisku udostępnij. I tutaj możemy wysłać taką informację albo mailem, albo możemy ją wysłać normalnie poprzez iMessage czy SMS. Jest to bardzo fajna, wygodna funkcja. No ale powiedzmy, my kupujemy bilet, więc stukam w ten przycisk kup bilet. Kup bilet, nagłówek. I teraz mamy tutaj nagłówek poziomu 1.
najpierw ścieżkę podaną, co się będzie działo jeszcze przed nami. Nagłówek poziom 1. Aha, najpierw jeszcze po... Nie, dobrze. Wybór oferty. Po kolei. Podsumowanie. 4. Płatność. Tak jak w sklepach internetowych macie taką informację po kolei, jakie etapy zakupu Was czekają. Tak samo tutaj się taka informacja pojawia. Gdyby nie było biletów na przykład w wybranej klasie, domyślnie jest ustawiona klasa druga, to pojawi się informacja zaraz po otwarciu tego ekranu, że brak informacji w danej, biletu w danej klasie. To samo dotyczy pierwszej klasy, gdy przestawicie na pierwszą. Gdy będzie brakowało biletów, to po prostu taki komunikat się Wam wyświetli u góry ekranu. Potwierdzenie. Ok. My teraz sprawdzamy, czy dobrą trasę wybraliśmy. Trasa jest określona, pasażer. Dane osobowe. Dane osobowe, pierwszy etap. Imię Piotr, pole tekstowe. Imię Piotr, można tutaj edytować. Nazwisko, zakładając konto, domyślnie wprowadzane są dane nasze jako pierwszego pasażera. Oczywiście możemy komuś innemu kupować bilet, więc wtedy te dane tutaj musimy zmienić. E-mail, biblio, przedział mamy wiekowy. E-mail podany, przedział wiekowy, nie podaje. Rodzaj zniżki. Rodzaj zniżki. Więcej informacji. Łączę. Idę sobie gestami w prawo. W tym momencie jednym palcem tylko macham w prawo. Brak. Przycisk. Rodzaj zniżki brak. No, ja chcę zniżkę, więc stukam sobie brak. W przycisk. Brak. I rozwija mi się całe menu z ulgami. Dwa przejazdy w roku. Emerytencista. Ważne z zaświadczeniem. Przycisk. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych niezdolna do pracy. Przycisk. Cywilna niewidoma ofiara wojny niezdolna do sam egzystencji. Przycisk. Działacze opozycji antykomunistycznej. Przycisk. Dzieci młodzież. Przycisk. Dzieci młodzież studenci niepełnosprawni. Przycisk. Honorowy dawca krwi. Przycisk. Inwalidzi wojenni i wojskowi drugi trzeci IGR. Przycisk. Inwalidzi wojenni i wojskowi IGR. Przycisk. Kombatanci. Przycisk. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi IGR. Przycisk. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi drugi trzeci IGR. Nauczyciele. Przycisk. Opiekun przewodnik kombatanta inwalidy IGR. Przycisk. Osoby niewidome niezdolne do sam egzystencji. Przycisk. Dobra, doszedłem do mojej zniżki. Osoby niewidome zdolne do sam zniżek jest, jak widzicie, o wiele więcej. Osoby niezdolne do sam egzystencji. Przycisk. Więc ja osoby niewidome niezdolne do sam wybieram egzystencji. Moją ulgę. Okno dialogowe www. Loader SVG. Tu słyszycie loader, że aplikacja się odświeża. Separator. Wybierz loader SVG. Separator, separator, separator. To jest taki wydeszony, właśnie niespłoszczony komunikat, więc... 43 tysiące, ryk, PNG. Dobra. Stacja ladowania, łącze, obrazek. Szczegóły podróży. Szczegóły ryk, podróży. PNG. 43 318. Muszę się cofnąć jeszcze. Przewóz, 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 bo czasami fokus ucieka tutaj. Regio karta, pole wyboru, niezaznaczone. Regio karta. Osoby niewidome, więcej informacji. Dobra, osoby niewidome, tak. Niezdolne do sam egzystencji. Przycisk. Teraz przycisk brak zmienił się na nazwę ulgi. Regio karta, idziemy wyboru, dalej. Niezaznaczone. Kolejne ulgi. Regio karta. Tu w zależności te ulgi się wyświetlają też w zależności od rodzaju pociągu, bo na przykład nie wszystkie mają możliwość przewozu rowerów. W TLK na przykład ten przycisk Regio Karta Wam się nie pojawi, no bo to jest ulga tylko u danego przewoźnika. I takich ulg jest więcej oczywiście. Usługi dodatkowe. Naładowania samochodu. Pole wyboru. Niezaznaczone. No jakbyście chcieli sobie samochód naładować. Kod zniżkowy naładowania samochodu. Dodatkowy bagaż. Pole wyboru. Dodatkowy bagaż. To są pola po prostu. Przewóz roweru. Pole wyboru. Niezaznaczone. Do zaznaczania. Ja wiadomo, nie jadę przewóz z rowerem. Pole regio S. A. To jest fajna opcja. Przewóz roweru. Przewóz psa asystenta. Pole regio S. A. Przewóz psa asystenta. W TLK czy Intercity tu po prostu się zaznacza przewóz psa, nie asystenta, tam nie ma takiej opcji. Dlatego najczęściej w Intercity ja kupuję dla Zaka, mojego psa przewodnika, osobny bilet. Tutaj w Interregio można sobie zaznaczyć to pole i wtedy, gdybym jechał z psem, zabezpieczam w ten sposób odpowiednie miejsce dla psa. Przewóz psa, psa asystenta, dot, pole regio S, nie muszę a, za to płacić. E, mobility 42, mobility cały znak protokołu 1, 2, 1, no i tam dodatkowe funkcje, to już nas nie interesuje. Przechodzimy teraz do kolejnego pola. Szczegóły podróży. Trochę irytujące są te tabelki, że to jest układ tabelaryczny. To jest złamanie kolejnego kryterium standardu WCAG. Procent zniżki. Nie powinno to tak wyglądać. 93, kolumna 3. No i mam tak, procent zniżki 93%. Klasa wagonu, kolumna 3. Klasa wagonu. 2, kolumna 3. Koniec tabeli. 2, tutaj w ogóle nie ma nawet pierwszej klasy, ale gdyby była, to w tym momencie tu mamy przycisk.
w który stukamy i możemy sobie wtedy wybrać, czy chcemy pierwszą, czy drugą klasę. Dodaj pasażera, przycisk. I w kolejnych krokach, może jak będę wybierał kolejny bilet, kupował, to wybiorę pociąg TLK, żeby wam pokazać, że w tym miejscu wygląda to troszkę inaczej, bo wtedy tutaj możemy jeszcze wtedy wybrać sobie lokalizację, czyli miejsce, gdzie siedzimy w wagonie czy przedziale. Dodaj pasażera, przycisk. Później możemy dodać pasażera. I tutaj chyba nawet jest instrukcja. Sygnator wygaszony. Uwaga. Nagłówek poziom 4. Po kliknięciu. Nagłówek poziom 4. Będziemy dodawać pasażera, to automatycznie kolejny pasażer będzie znajdował się w tej samej klasie. I warto na to zwrócić uwagę, bo jeśli kupujemy bilety dla większej ilości osób, no to musimy uwzględnić to, że jeśli ktoś z tej grupy będzie chciał jechać inną klasą, albo w danej klasie nie będzie już biletów, no to będziemy musieli wtedy tą klasę zmienić, jeśli oczywiście będzie taka możliwość. Teraz kolejna rzecz. Uwaga, ostrzeżenie. Przejdź dalej. Nagłówek poziom po kliknięciu. Nagłówek poziom 4. Po kliknięciu przejdź dalej. Będziesz mieć nagłówek poziom 4. 15 minut. Nagłówek poziom 4. Na dokończenie zamówienia i dokonanie płatności. Nagłówek poziom 4. To jest dość ważne. Oczywiście 15 minut, wiecie, to jest mnóstwo czasu. Przejdź dalej. Przycisk. Ale warto o tym powiedzieć, dlatego ja w tym momencie się zatrzymam, żeby z tych 15 minut też nie rezygnować. I powiem wam, co będzie dalej. Dalej przejdę do wyboru sposobu płatności. Domyślnie mam wybrany Blik, głównie dlatego, bo w ten sposób płaci się najszybciej. Niestety, pomimo tego, że w aplikacji znajdują się inne formy płatności, które po prostu zaznaczamy sobie poprzez stuknięcie w odpowiednie pole, zaraz wam to zademonstruję, to te konkretne pozycje nie są zaetykietowane. I tak na przykład pierwsza pozycja to jest pole wyboru, którym włączamy możliwość płacenia kartą kredytową. Kolejnych już nie pamiętam, mamy ich tam ponad 20. Mam wybrany Blik jako domyślny, no bo jak gdyby najszybciej mogę dzięki temu płacić z mojego banku. To jest ogromny minus, że nie możemy sobie wygodnie wybierać, bo na przykład może być tak, że w jednym banku, w sensie na jednym koncie w danym banku mamy środki, albo chcemy zapłacić z innego, na którym mamy, nie wiem, firmowe konto, chcemy z niego zapłacić w innym banku i tu się okazuje wtedy, że nie możemy tego zrobić, no bo wszystkie te przyciski są, pola wyboru są niezaetykietowane i to jest ogromny minus tej aplikacji. Tak jak wspomniałem, ja płacę Blikiem, co jest mega wygodne, głównie dlatego, że moja aplikacja z mBanku, odkąd rozpoznaje Face ID, to płatności z Blikiem dokonuje się błyskawicznie. Niestety też ta aplikacja ma inny problem, to znaczy mBank w tym momencie nie pozwala mi na nagrywanie ekranu ze względów na bezpieczeństwo. Więc ja będę musiał samą operację płatności wyciąć z tego nagrania, właściwie wstrzymać to nagranie i wrócić do was w momencie, gdy tylko dokonam płatności. Ale po kolei. Przechodzimy dalej. Pokażę wam jeszcze ekran, jak wygląda ekran samych płatności. Wybór 3. Wybór 3, 4, 5, potwierdzenie. Tu mamy jak gdyby potwierdzenie wszystkiego. Najtańsze propozycje biletów. Mamy najtańsze propozycje biletów. Wszystkie różne takie opcje. Możemy sobie to przeglądać, ale przypominam wam o tych 15 minutach, więc wybieramy sobie nagłówki na pokrętle. Znak równości. Nagłówek poziom 4. 1,15 zł. Przeskakuję. Nagłówek, pokaż wszystkie oferty. Nagłówek poziom 4. Po nagłówkach. Nagłówek poziom 4. Przewóz osób. 1, nagłówek usługi 0, mony, SV razem. Nagłówek i razem 2. Do zapłaty. 1,15 zł. 1,15 zł. Wróć do koszyka. Separator. Wróć do przejdź do podsumowania. Wróć do wyszukiwania. Odwiedź separator. Wygasz. Wróć do koszyka. Przejdź do podsumowania. Przycisk. Więc idę do podsumowania. 1,15. Trasa przejazdu. Dobra, trasa przejazdu. Znowu nagłówki. Przewóz osób. 1,15 zł. Nagłówek poziom usługi 0. Nagłówek bilety dodatkowe. 0,0 mony. SVG razem. 1,15. Separator. Wybierz jedną z poniższych opcji. Bez faktury. I teraz wybieramy dodatkowe opcje. Czy chcemy fakturkę, czy bez fakturki.
Automatyczne pobranie faktury możliwe tylko do 15 dnia. Separator. Dołącz zamówienie do aplikacji Jam Obywatel. Możemy tutaj dołączyć to, o czym wam wspominałem. Bilety do aplikacji M Obywatel, ale to najpierw musicie sobie skonfigurować w aplikacji M Obywatel. Więcej o M Obywatelu na stronie https obywatel. Separator. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję. Mamy tutaj warunki, które są domyślnie zaznaczone, więc nic nie musicie klikać. Wróć do koszyka. Przejdź do płatności. I mamy przycisk przejdź do płatności, więc klikam przejdź do płatności. Nagłówek poziom 1. Obrazek. Okay. Wygaszony. Kup bilet. Anuluj. Twoja rezerwacja wygaśnie za 13. 13. Łącza. Tu mamy u góry ekranu odliczanie anuluj. Czasu, za ile wygaśnie nasza 08. Łącza. Rezerwacja. Koszyk. Wybór oferty. Podsumowa 4. Płatno 5. Potwierdzenie. Katowice. Nagłówek poziomu 2. Kraków. Separat. Znowu mamy 1, podsumowanie. Płatność. Wygeneruj i zapamiętaj tę stronę jak wygeneruj i wprowadź kod. Płatność blik. I płatność blikiem. I tak jak wspomniałem, ja za sekundę do was wrócę, tylko dokonam płatności. Aha, miałem wam jeszcze pokazać. Zobaczcie. Nie wszystkie metody płatności są aktualnie dostępne. Prezentujemy wyłącznie metody, którymi można dokonać płatności. Tylko te metody, którymi można dokonać płatności, ale... 103 PNG. Przycisk opcji. Niezaznaczone. 1 z 21. 1 z 21. Niezaznaczone. Jakbym to zaznaczył, to pojawiłaby się możliwość płacenia kartą kredytową. Nie płacę blik. Okay, zapamiętaj tę stronę jako zaufaną. Ale ja idę do mojego banku, zaznaczone. Dlatego przeproszę was na chwilkę. Zaraz do was wracam. Dobra. Wyłączyłem nagrywanie ekranu i przechodzę teraz do aplikacji bankowej. Żebyście słyszeli, co się dzieje, to nagrywam na zegarku. Uwaga, fakt jest zrealizowany. Dobra. Dodaj skrót. Cele inwestycji. Nota prawna. Sprawdzam. I w trosę. Ostatnio brat. I w trosę. Przycisk. Tu zamknij się. Piotr, menu. Potrzebujesz pomoc. Dostępność 1500. Wydatki do 5. Twoje wydatki. Nowy przelew. Blik. Przycisk. Blik. Mbank.pl. Inne słów. Co? Twój kod blik wygaśnie za 119. Skopiuj kod. Przycisk. Skopiuj kod. Przełączam się do aplikacji Wilkom. 15 zł. Do zapłaty. 1 blik. PM. Płatność blik. Wygeneruj i wprowadź kod. Kod blik. Wielokropek. Pole tekstowe. Wprowadzam kod. Błędnie zapisany wykład. Edycja. Wklej. Wilkom bilety wklejone. Zapamiętaj tę stronę jako zaufaną. Zapamiętaj tę stronę jako zaufaną. Płacę blik. Przycisk. Płacę blik. Płacę blik. Okno dialogowe www. Loater. SVG. Wilkom bilety. Wróć. Wygaszony. Przycisk. Czekam na MBA.pl. Teraz. Informacje. MBA.pl. Teraz. Z banku. Klikam w powiadomienie. Wstecz. Przycisk. Przełączam się do banku. Jeśli zatwierdź. Przycisk. Zatwierdzam. Uwaga. To fakt uwierzytelniony fatali. Fatali uwierzytelniony. Podaj PIN. Dobra. Nie wiem, czemu komunikat. Konto osobiste. Podaj PIN. Okay. Powiadomienie. OK. Transakcja została dokonana. Przełączamy się z powrotem. Wróć. Pobierz bilet. Przycisk. Pobierz bilet. I włączamy nagrywanie. I w tym momencie już wróciłem do was z nagraniem. Mamy przycisk pobierz bilet. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Jak więc widzicie, nie jest to zbyt skomplikowane. Jak klikniemy jeszcze pobierz bilet. Portfel biletów. To nasz bilet trafia do portfela biletów. Przypominam, jest to karta u dołu ekranu. Nadchodzące przejazdy. Tu mam na 6, na 8 i na 10. No dobra, no to teraz już bez komentowania spróbujmy sobie znaleźć jakieś połączenie. Stacja początkowa. Szukaj połączeń. Szukaj połączeń. Wybierz stację. Stacja początkowa, stacja końcowa. Może szukaj połączenia. Wybierzmy sobie coś. Wielkie S. Wyrazy. Gdzie mamy tutaj nagłówki? Zapisane trasy. Nagłówek. Zapisane trasy. Kraków główny. Katowice, Kraków kupowaliśmy. Katowice, Warszawa Centralna. Ale dajmy sobie tą trasę. Stacja, stacja końcowa. Głównie po to, żeby odwrócić kolejność stacji. Stacja końcowa, Katowice. Mamy Karaków, Katowice. Odjazd. Wybierzmy sobie tego samego, nie dzisiaj, tylko 10. CZW, PT, CZW, 10:11, godzina 13, godzina 15, 15:24, zaznaczone, gotowe, 0 minut, 55 minut, godzina 14, 55 minut, zaznaczone, gotowe, przycisk, gotowe, zaznaczone, usuń zapisaną trasę, Katowice, Warszawa, zaznaczone, Katowice, Kraków, zapisane trasy, szukaj połączenie, przycisk, Katowice, Kraków,
Odjazd godzina 15:26. Co my tu mamy? Przejazd i godzina mamy 16:47. Długość przejazdu 1 godzina i 21 minut. Bezpośrednio lista pociągów Polregio R34318. Ale to jest Polregio, to tu. Odjazd godzina 16:12. Przejazd godzina 17:37. Długość przejazdu 1 godzina i 25 minut. Bezpośrednio lista pociągów Polregio R34318. Odjazd godzina 15:00. Przejazd godzina 16:07. Długość przejazdu 1 godzina i 7 minut. Bezpośrednio lista pociągów PKP Intercity TLK 300. Jest TLK. Dobra, klikam sobie. Podróż z Kraków do Katowice 10 marca. Kup bilet od 27,00 zł. Kup bilet od 27 zł, czyli dychę drożej. Anuluj. Anuluj. Przycisk. Dane osobowe. Dane osobowe. Imię. Nazwisko. Piotr. Nazwisko. Przedziałowiekowy. Rodzaj zniżki. Włączę. Brak. Przycisk. Brak. Ja wybieram sobie jeszcze. Cywilna. Działa. Dzieci. Gdzie tu mamy moją zniżkę? Kombatanci będą. Kombatanci będą. Opiekun. Osoby niewidome niezdolne do sam egzystencji. Mamy zniżkę. Okno dialogowe. Blader. Nazwisko. Przedziałowiekowe. Rodzaj zniżki. Więcej informacji. Rodzaj zniżki. Więcej. Osoby niewidome niezdolne do sam. Duża rodzina. Teraz duża rodzina. Usługi dodatkowe. Nie. Kod zniżkowy na ładowanie samochodu. Pole wyboru. Kod zniżkowy na ładowanie samochodu. Przewóz. Szczegóły podróży. Przewóz psa też nie. 300. Procent zniżki. 51. Klasa wagonu. Określone dla pierwszego pasażera klasa wagonu będzie. Klasa separator. Wagonu. Rodzaj wagonu. Kolumny. Obojętne. Obojętne. Przycisk. Nie, bo chcę wam pokazać, że można sobie wagon wybrać. Wagon podróżnych, gdzie miejsce dla oznaczenia na wózku. Zamknij menu kontekstowe. Miejsce dla oznaczenia na wózku. Dla podróżnych z dzieckiem do 6 lat. Przycisk. Wagon przedziałowy. Przycisk. Dobra, więc ja wybieram wagon przedziałowy. Wagon przedziałowy. Preferowany usytu... Kolumna 3. Preferowany preferowane usytuowanie. Usytuowanie to, czego nie było w region. Dowolny. Kolumna 3. Przycisk. Dowolny. Nie. Dowolny. Przycisk. Wybierzmy okno. Sobie przycisk. Na przykład korytarz. W przedziale, przycisk. To ja wolę od środę. Strony korytarza. Wygodniej się wychodzi. Korytarz. Wiersz 1. Kolumna 3. Dobra. Rezerwacja miejsca. Rezerwacja miejsca. Rezerwacja zwykła. Dodaj pasażera. Przycisk. Separator. Nie dodajemy. Uwaga. Nagłówek popiętnie. Przejdź dalej. Będziesz mieć i... 15 minut. Dobra. Na dokończenie zamówienia. Przejdź dalej. Przycisk. Przejdź dalej. Przejdź dalej. Okno dialogowe www. Loader. SVG. Tutaj wszystkie ustawienia. Wagon 300. Zaznacz wszystko. Wejście. Pismo ręczne. Znaki. Wyrazy. Wiersze. Wybór tekstu. Głośność. Nagłówki. Nagłówek poziom 4. Przewozów 3. Usług 0. Bilet 0,0. Monę. S. Razem. 13,23 zł. Separator. Wybierz jedną z poniższych. Bez faktury. Bez faktury. Dąż, skorzystaj z usług szczegółowej. Więcej o mobywat. HTTPS, mobywatel. Oświadczam, obywatela nie dodaję. Wróć do koszyka. Przycisk. Przejdź do płatności. Przejdź do płatności. Loader, SVG. Wróć. Przycisk. Dobra. Wygeneruj i prowadź kod. Kod. I znowu muszę was na chwilkę przeprosić, bo idę do aplikacji, więc muszę wstrzymać nagrywanie. Nagrywanie zatrzymaliśmy w tym momencie, więc odpalam aplikację bankową. Gdzie tu mamy nasz bank? Mbank mamy odpalony. Uwierzytelniliśmy się. Dostępne środki 1500. Wydatki do piątki. Twoje wydatki. Nowy przelew. Blik. Przycisk. Blik. Twój kod blik to. Twój kod blik. Skopiuj kod. Inne słów. Skopiuj kod. Kopiujemy kod. Przechodzimy do aplikacji. Płatność blik. Wygeneruj i prowadź kod. Kod blik. Wielokropek. Kod blik. Punkt wstawiania na koniec. Błędnie zapisane. Edycja. Zaznacz wszystko. Zaznacz wszystko. Skanuj tekst. Wklej. Wklej. Nie kompletny klejony za mbank. Pasek narzędzi. Następny. Nie wszystkie metody płatności są aktualnie. Płacę blik. Zapamiętaj. Wygeneruj i pro. Płacę blik. Przycisk. Płacę blik. Okno dialogowe www. Loader. SVG. Czekamy na powiadomienie z banku. Teraz mamy. Mbank.pl. Pukamy w powiadomienie. Mbank.pl. Wstecz. Aplikacja się uruchamia. Zatwierdź. Przycisk. Zatwierdź. Uwaga, to wierzenie nie fatali. Fatali wierzenie. Anuluj, przycisk. Mamy. Przycisk, anuluj. Przycisk, anuluj. Płatność blik. 13,23. Anuluj, przycisk. Gotowe. Przechodzimy do aplikacji. Pobierz bilet, przycisk. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Pobierz bilet, przycisk. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Pobierz bilet. I już bilet kupiony. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Zrealizowaliśmy twoje zamówienie. Pobierz bilet. Przycisk. Pobierz bilet, więc klikam sobie. Portfel biletu. I w tym momencie kolejny bilet trafia przejazd do portfelu. Do Kraków GEU. Pasek kart. Szukaj połączeń. Przejazd z Katowic do Kraków GEU. Przejazd z Kraków GEU do Katowic 10.03.2022. Odjazd godzina 15. Przejazd godzina 16.07. Bilecik kupiony. Jak więc widzicie, samo kupowanie biletów za pomocą aplikacji Bilkom jest stosunkowo proste, łatwe, szybkie i wygodne, aczkolwiek mogłoby być wygodniejsze, gdyby te kilka elementów związanych z dostępnością, szczególnie tego sposobu płatności, jak i też kwestia samego układania informacji, ponieważ cały ten layout, wygląd tej aplikacji został oparty o tabelki. Niewygodnie się z tego korzysta, w sensie
byłoby lepiej, bo jak gdyby wygoda tutaj jest całkiem ok, tylko że gadatliwość programu odczytu ekranu jest dość irytująca za każdym razem, gdy VoiceOver anonsuje nam wiersz i numer kolumny, troszkę to przeszkadza i irytuje. Ale można się do tego przyzwyczaić, w końcu nie kupujemy tych biletów 10 razy dziennie, więc samo takie przeklikanie się przez aplikację Bilkom nie powinno nastręczać problemu. Jest jeszcze jedna super funkcja w aplikacji Bilkom, która kiedyś też działała w aplikacji SkyCash, ale już nie działa, więc to jest kolejna zaleta. W Koleo działa, to znaczy możliwość dodawania połączeń do kalendarza z poziomu właśnie samego połączenia. Jest to mega wygodne. Bardzo chętnie z tego korzystam. Nie muszę wtedy za każdym razem wprowadzać informacji do kalendarza, tylko samo się wszystko dzieje automagicznie. Tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że jeśli planowaliście jakieś podróże koleją, to będziecie mogli teraz wygodnie skorzystać z aplikacji Bilkom. Gdybyście mieli jakieś pytania, no bo oczywiście nie wszystko tutaj Wam dzisiaj demonstrowałem, tylko sam proces szybkiego kupowania biletu, to śmiało piszcie w komentarzach albo na mojego maila. Jak tylko będę znał odpowiedzi, to chętnie się z Wami nimi podzielę. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, żeby otrzymywać informacje o kolejnych vlogach z mojej szuflady. Możecie oczywiście też polubić dane nagranie. I cóż, pozostaje mi tylko zaprosić Was do oglądania kolejnych nagrań z mojej szuflady. A na dziś to już wszystko. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.